Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj nasz ulubiony filmik. Haul z rzeczami do domu. Och, to ja lubię. Były gdzieś pytania, zrób haula z rzeczami do ubrania. Nie, ponieważ nic nie kupiłam. Słuchajcie, w ogóle nie kupuję ostatnio ubrań. Nawet się pozbyłam, szafa i tak dalej pełna. To mi nie potrzeba, powiem wam, że nawet nie chce mi się, bo teraz jestem tak zaaferowana kupnem pierdół do domu, że na inne to ja nie mam nawet czasu, chęci, ani do ubrania. Ale do domu jak najbardziej i dzisiaj będę wam pokazywać rzeczy, które nie są w waszym stylu, które wam się nie podobają, których nigdy byście u siebie nie postawili, ale wy i tak to obejrzycie. Albo nie. Nie ma to jak śmiać się z samych siebie i ze swoich dowcipów. Dobrze. Zacznę od jednej, jedynej rzeczy, która jest do kuchni. Wszystkie inne są do dużego pokoju, a do kuchni udało mi się zdobyć taki słój. Patrzcie, słój, bo słoje, uzamknięte. No i tutaj nic nie będę trzymać, będzie on ozdobny, ale jest piękny. Takie ma fajne wzory, kolorystycznie bardzo ładny. Z firmy Totem. Nie wiem, czy mam coś z tej firmy. Najczęściej mam Hornsey, a to Totem, więc oryginalny bardzo mi się spodobało. Mówię, będzie. No i w końcu te najbardziej wyczekiwane rzeczy do dużego pokoju, do salonu, do miejsca, w którym się siedzi. Słuchajcie, zacznę od staroci. Mam dwa starocie, które kupiłam dawno temu i to chyba nawet wam pokazywałam, ale dzisiaj pokażę wam jeszcze raz z ciekawostką. Jest to miniaturowy świeczniczek. Tutaj ma szkło. O, widzicie? Szkło. Na małą, wąską świeczkę, na takich czterech nóżkach. Fajne, jak widać, używałam, już zawoskowany. I dzisiaj pokazuję go jeszcze raz, a to dlatego, że odkryłam, co to jest. Słuchajcie, jest to oryginalny świecznik z lat 60. Aż sobie zapisałam, wykonany przez firmę Bo Svensk, przez projektantów Erika Hoglunda i Pierre Forsell. Erik Hoglund i Pierre Forsell stworzyli serię różnych takich świeczników i są takie w zestawach, na przykład cztery połączone w jedno, albo na nóżce. Ten jest pojedynczy, mały. Ale powiem wam, że mimo tego, że jest przez projektantów robiony, nie ma w nim żadnej większej wartości. Te świeczniczki są tanie, można gdzieś tam wyłowić. Ale fajnie. I patrzcie, jak to człowiek wychaczy, że to jest oryginalne z lat 60. Ja nie wiedziałam, a mnie przyciągnęło. Kusi, ciągnie, lgnę. Tak, wiecie co? Podświadomie. I druga rzecz, która u mnie w domu jest już od około 5 lat, ale tego chyba wam nigdy nie pokazywałam, to jest obraz, nazwijmy to obraz, na ścianę, który też wisiał tak wciśnięty, że nie był wyeksponowany, mimo tego, że jest przepiękny, a to dlatego, że to jest materiał i to jest ręcznie wyszywane. I słuchajcie, to było tak brudne, zasyfione, że ja się wstydziłam tego na ścianę wieszać. I teraz mówię, no kurczę, no nowy pokój, no też nie powieszę, a mi się to tak podoba, mówię, wypiorę, słuchajcie, prysznicem, wzięłam proszek do prania na rękę i tak proszkiem wypłukałam, słuchajcie, tyle brudnej wody, to ja dawno już nie widziałam, ale wyszedł idealnie. Nie uszkodziło nic tkaniny, nie wiem, czy to jest 60., 70., może 70. bardziej, ale fajny, wąski, jakaś tam się szpara znajdzie, żeby to wepchać, ale patrzcie, i czyste. To w końcu możemy przejść do rzeczy, które są dla mnie nowe, już nie starocie. To są starocie, ale nowe dla mnie. Boże, nie wiem od czego zacząć. Może od podpórki na książki, którą niestety znalazłam tylko jedną, niekompletną, więc w sumie bezużyteczną. Ale już teraz wiecie, dlaczego musiałam ją mieć. Zbieram te antylopy, słuchajcie, mam tyle. Teraz wpakowałam je do torby na czas remontu. Cała reklamówka antylop różnych wielkości, ale no musiałam mieć, szkoda, że nie dwa, ale nawet tak coś tu podeprzeć pod jedno, no super, super, 3 funty dałam w charity shopie, dosłownie wczoraj kupiłam. Druga rzecz z charity shopu, jak zobaczyłam, to mówię, biorę, nie patrzę na cenę, nieważne, muszę to mieć. Wazoniczek.
I ten wazoniczek, dlaczego ja tak go chciałam? Słuchajcie, jak widzicie, no taki ręcznie robiony. I może się wam wydawać taki, ale słuchajcie, ja na 90%, mówię, to może być te 10% sromotnej pomyłki, ale na 90% jestem przekonana, że ten wazon został wykonany przez artystę o imieniu Bernard Ruck. I ten Bernard Ruck to jest znany właśnie z wazonów i lamp. Boże, jego lampy bym chciała. Ale słuchajcie, on dalej żyje, on dalej tworzy. Już chyba stary jest, ale chyba dalej tworzy, więc te rzeczy nie są drogie, nawet jeżeli byśmy chcieli kupić tam, powiedzmy, że 30 funtów normalnie bym zapłaciła może za to. A zapłaciłam chyba 7 w charity shopie. Także nie są to jakieś wybitnie drogie rzeczy, ale bardzo mi się podobają, bardzo do mnie przemawiają i właśnie jego takie tego typu wzory najbardziej były popularne w latach 60. i 70., więc podejrzewam, że to jest z tych czasów. Nie ma żadnego podpisu, ale wygląda jak Bernard Ruck. I teraz patrzcie, w ostatnim holu pokazywałam wam te. I dzięki wam już wiem, że to jest Craspedia. Craspedia chyba. Idealne. Teraz trochę natury i drewno. To jest świecznik na, albo na podgrzewacz, albo ja mam taką świeczkę, która wypadła zaraz przed kręceniem tego filmu i nie mogę ją znaleźć. Taką, wiecie, trochę wyższą, takie coś. Ten świecznik, jak widzicie, jest zrobiony z prawdziwego drewna. Kupiłam na wyprzedaży garażowej chyba za 3 funty. Na wyprzedaży garażowej 3 funty. Bardzo drogo, ale nie mogłam się powstrzymać. Bo natura. Bardzo mi się podoba, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki vintage, ale fajny. A tutaj sztuka, rękodzieło, takie coś. Takie jak jajko wygląda, patrzcie. To jest z gliny, ma tutaj, jest sygnowane, to jest chyba podpis autora i wydaje mi się, że to jest data, wygląda jak 92, więc może jest to z lat 90, ale może jest to jakiś inny, nie wiadomo jaki podpis, trudno jest to odczytać, ale jest to takie ceramiczne jajko i tutaj jak przejdziemy, to prawdopodobnie, no na to wygląda, że wkłada się podgrzewacz i będzie taki ładny lampion. Jeszcze nie próbowałam z podgrzewaczem, ale wzięłam, bo naprawdę fajne, oryginalne, inne, kolorystycznie takie stonowane, ale fajne. Wygląda bardzo retro, vintage, to mówię, wezmę nawet jeżeli jest z lat 90, to nie gardzę. Bardzo, o, wszystko dzisiaj pukam, bardzo dobre. A w zeszłą sobotę, słuchajcie, poszliśmy z Rosem do antykwariatu, tak trochę go przymusiłam, bo ja lubię, ale poszliśmy i był to bardzo owocny wypad do antykwariatu. Jedną rzecz kupiłam, więc nie taki owocny, ale jaka rzecz. Ametyst. Patrzcie, jaki gigantyczny, jaki piękny, cudowny, niesamowity. Nie mam słów po prostu, jaki to jest duży, przyzwoity kawał ametystu. Normalnie za taką wielkość zapłaciłabym koło 80 do 100 funtów. Naprawdę, ja wam mówię, cenią się, bo widziałam, był taki mały targ i facet miał takie właśnie kawałki, bardzo drogie. A ja za to zapłaciłam, uwaga, 15 funtów. 15! Kupiony był w antykwariacie, więc pewnie jest wiekowy. Nie wiem kto go trzymał, nie wiem kto go miał. Został mój ametyst oczyszczony ze złej energii, więc na pewno... Patrz, boski! Na pewno będzie dobrze się chował, ale to mnie też... Zobaczcie, jakbyście tak gdzieś szli, tak patrzycie, no zwykły kawał skały, jakiś kamień. I się rozłupuje, a tamto... Dobra, tu wam pokażę szybko poduszkę, którą sama uszyłam, tą poszewkę uszyłam. O! Taka abstrakcja. Kupiłam w charity shopie spódnicę, gigantyczną spódnicę i z niej właśnie uszyłam poszewkę, aczkolwiek, no ta akurat chyba będzie mi pasować na moją kanapę, bo już kanapa kupiona dopiero w maju przyjdzie, ale no wiem jaką kupiłam. Ale w zeszłym holu pokazywałam wam dwie inne poduszki. I to było przed zakupem kanapy. I nie wiem, czy one mi będą teraz pasować, jak już kupiłam kanapę, wiem jaki ma kolor i krój, to nie wiem, czy te poduszki będą grały, także wszystko się okaże w praniu, ale ta powinna pasować, jak nie, to nie. Ale słuchajcie, było dużo zabawy z jej szyciem, bo zapomniałam, jak się szyje poszewkę i trochę uszyłam źle, ale wygląda
Nie najgorzej, fajnie. Takie farbki. Tutaj jeszcze jest kupa rzeczy, to wam pokażę to. O! Trąbka, zapomniałam o trąbce, słuchajcie, trąbka do roweru. Trochę brudzi to czarne ręce. Trąbkę kupił Ross. Byliśmy z psami na spacerze, on zobaczył w Charity Shopie na wystawie pompkę, trąbkę. I mówi, jaka fajna, mówię, idź, idź zobacz czy działa i sobie kup jak ci się podoba. I poszedł i wrócił z trąbką. A tutaj coś dla mnie i dla domu, rzecz użytkowa, słuchajcie, zakurzona. Lampa, to jest lampa, podstawa lampy, do której dokupię klosz, ale najpierw zajmijmy się podstawą. Ceramika szkliwiona, takie chyba z lat 70. To wygląda mi na 70. Spodobała mi się w Charity Shopie, 12 funtów, działa, wszystko z nią ok. I klosz, i porozmawiajmy o kloszu. Słuchajcie, teraz dużo ludzi robi własne klosze. I znalazłam na Etsy kobietę, która robi klosze takie stożki, stożkowe. I ja u niej planuję zamówić klosz w kształcie stożka, ale słuchajcie, 88 cm. Także będzie, się nie mieści, widzicie? Prawie metrowy taki klosz. Myślę, że tu będzie fajnie wyglądać, jak się na podłodze tą lampę postawi. Taki wielki klosz. Jeszcze myślę, czy kupić w kolorze kremowym, czy pomarańczowym. No, u, jeszcze są tutaj obrazki, słuchajcie, są zrolowane, ale dla was specjalnie rozroluję, kupiłam nadruki i staram się do nowego pokoju nie kupować wydruków, bo chcę, żeby to było bardziej prawdziwe malarstwo, jakieś takie ręcznie coś robione, bardziej taki artystyczny ten pokój, ale to, mimo że to są nadruki, one są robione przez artystę. Teraz mam brudne ręce, nie chcę ich wybrudzić, ale też nie chcę iść do łazienki myć, bo jestem leniwa. Zamówiłam już ramki do tych obrazów, nawet dzisiaj dostałam e-mail, że ramki zostały wysłane. Powinnam wam to pokazać już w ramkach, ale nie mogę się powstrzymać, czekajcie. To są takie brutalistyczne wydruki właśnie lat 60. Tak mi się kojarzą, słuchaj. Brutalizm pełną piersią. Tego typu. Także nie przedstawiają nic, oprócz artystycznej wizji pana, są sygnowane, podpisane. Także pan artysta sam stworzył, on tam nawet pisał, jakim to jest wydrukiem robione, coś tam opisywał. I drugi jest chyba identyczny, tylko że w takim kolorze. Na ciemnym tle. I pomyślałam, że może to pasować taki brutalizm. Tak jak mówię, wszystko się okaże, jak kanapy przyjdą, jak ja to... Jak przyjdą kanapy i wszystko będzie poustawiane razem z poduszkami, to dopiero się dowiem, co powieszę na ścianę, a co nie. Ale jest jedna rzecz, którą powieszę na pewno. Słuchajcie, tym się tak cieszę. Rosowi się nie podoba, no co ja poradzę, no. Trudno. Zamówiłam to, jak byłam, słuchajcie, jeszcze ostatnio w Polsce, to wzięłam udział w aukcji na eBayu i licytowałam dywan i licytowałam to. I dywan przegrałam, no akurat się aukcja kończyła, jak byłam w samolocie, a tego nikt inny nie licytował, to wygrałam. I popatrzcie, co to jest. To jest rzecz na ścianę. Nie obraz, jest to sztuka na ścianę. Ok. Muszę się oddalić, bo sztuka jest dużych rozmiarów. To jest wełna. Jest z tyłu napisane, że jest to 100% wełny i jest to 1977 rok. Taka ozdoba, nie przedstawiająca nic konkretnego, w żywych, fajnych kolorach, piękna, bardzo mi się spodobało, ale słuchaj, tam były wymiary na eBayu, na aukcji były wymiary, ale wiecie, człowiek tak na oko, mówi, no duże, to metr, tak, jak to przyszło, jak ja zobaczyłam, jakie to gigantyczne, ale piękne, tak mi się podoba, tylko żeby się mole nie zagnieździły, no bo wełna. Ale Boże,
Wiecie co, dwie osoby, Ross i jego kolega też, powiedział, że to wygląda jak sporan. Sporan to są te szkockie takie torebki, które mężczyźni noszą przy kilcie. I powiedzieli, że to wygląda właśnie jak taki duży sporan. Także dobry szkocki akcent. Przyszło to do mnie z Niemiec, na eBayu wygrałam to z Niemiec, także powiem wam, że jak przeglądam i Etsy, i eBaya, bardzo dużo fajnych rzeczy jest właśnie z Niemiec i przesyłka jest w miarę dobra, także kupuję rzeczy z Niemiec, teraz licytuję dywan. Mówiłam wam, że szukam dywanu i znalazłam znowu idealny, znowu, bo jedną aukcję przegrałam z dywanem. I będzie się kończyła aukcja jutro, muszę pamiętać i będę walczyć. Słuchajcie, walka o dywan z Niemiec będzie zacięta. I widzę, że pozostała nam ostatnia rzecz w tym pudle, którą pokazywałam na Instastory. I jest to lampa sufitowa. Słuchajcie, tej lampy nie wyciągnęłam z pudła, ponieważ miałam dobre intencje, pokażę wam. Otworzyłam tutaj ładnie. I ona jest tak styropianem zabezpieczona, że nawet palca włożyłam, mówię, a wyjmę. I nie mogłam. I pomyślałam, słuchajcie, to jest szkło. I tak później myślę, kurde, lepiej nie wyjmować. Elektryk, mam numer do elektryka. Jeszcze nie jest umówiony, przyjdzie, no bo też ktoś to zainstalować musi. Nie, my z Rosem nie mamy pojęcia. Ale co mnie skłoniło do kupna tej lampy, to fakt, że ona jest ze sklepu Next. I ja w tym Nexcie widziałam ją na żywo w sklepie zapaloną. I to mnie pokusiło, bo mówię, przepiękna, tak mi pasuje. Pokazywałam ją na Instastory i było parę komentarzy, że jedni myśleli, że to są naleśniki na zdjęciu, a inni, że to jest mózg. Otóż to jest lampa. Ona ma tutaj cenę, słuchajcie, 150 funtów. I porozmawiajmy o cenie 150 funtów. Wydaje się być dużo i powiem wam, że bardzo wahałam się, czy płacić te 150 funtów za lampę. Ale nie znalazłam nic innego, co by miało taki... To wydaje mi się, że ma trochę retro klimat. Taki coś tam ma tego retro i kolor taki. I będzie mi pasować i rozmiarowo jest duża. Gabarytowo też jest fajna, ona w sumie jest taka porządna. Powiem wam, można kupić o wiele tańsze lampy. No można. A można kupić o wiele droższe lampy. Też można. Także wydaje mi się, że 150 funtów za lampę to jest taka średnia półka. To nie jest wygórowana cena na za dobrej jakości szklaną lampę. Tak jak mówię, to nie jest tworzywo, to jest prawdziwe szkło. Nie wyjęte, także być może jest tam rozbita, leży, ja nie wiem. Kupiłam już 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. Miesiąc? Nie wyjęta. Kto wie, jaki jest jej stan. Ale niech elektryk się z tym bawi, słuchajcie. Już mnie kurcz złapał za rękę. Złapał za rękę. No i tyle, słuchajcie. Rozgadała się, ale mówię, meble, wystrój domu, rzeczy starocie. To ja mogę godzinami, więc cieszcie się, że jest tak krótko w sumie. No, także tyle. Pozdrawiam was ciepło. Przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. A wy trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że u was jest ciepło. Dzisiaj tutaj jest nie najgorzej. Poszłam w swetrze i się spociłam, więc ciepławo, tak bym to określiła. A wy też się miejcie ciepławo. Pa! Słuchajcie, zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą kupiłam i którą muszę wam pokazać. Zegar. I to jest taki zegar w stylu Atomic, czyli z lat 50. bardziej nawet. One takie 50., 60., ale ten z tymi kulkami to bardziej 50. Patrzcie. Boskość i to niesamowita. To nie jest oryginał z tamtego okresu. On był robiony na zamówienie, to znaczy na zamówienie. Znalazłam sklep, który pan sam wykonuje te zegary. To jest z drzewa tekowego, czyli takie materiały, jakie były w tamtym czasie używane. Tylko ma nowy mechanizm i nowe wszystko. Popatrzmy jeszcze raz. I się żegnam.